Siemano, z tej strony Plusuruja, słuchajcie, gdzie będziemy robili Ibis Paint X i po prostu będę rysował na telefonie. Tak jest, dałem się namówić, słuchajcie, lecimy się z rysowaniem na telefonie. Będziemy robić halloweenowy rysunek, więc dzisiaj przekombinuję jakieś dynie, jakieś świece. Już się to pęża. Moją osobę będzie jakiś element z czapką wiedźmy, bądź z pajęczyną, bądź z... Cholera wie czy, może jakiegoś ducha, może kocura dodamy. Więc od razu mówię, że jeżeli ci się odcinek spodoba, zostaw później łapkę w górę, nie zapomnij, bo to pomaga rozwijać się kanałowi. A jeżeli już mówimy o rozwoju, dołącz do ekipy, zasubskrybuj kanał, jest nas praktycznie już 137 tysięcy. Ostatnia prosta, ostatnie 100 osób i lecimy po 150, bo jest już na horyzoncie. Tak rozkminiam, jakie mam wam to ustawić, żebyście widzieli. Kurczę, powiem wam szczerze, że mam problem, bo statyw mam strasznie wysoko, ale... No co, no trzeba kombinować, nie? Zostawię sobie herbatkę, będzie wyjątkowo o herbatce. Tu sławki, tu do, tutaj telefon. Podrobimy to na klasyku, bo jest po prostu większy, więc walić. O Jezu, co ja muszę robić, żeby wam dogodzić, moje miśki. Oj, z tej perspektywy to mnie jeszcze nie widzieliście. Siemanko. No i kurde, dzień dobry. Lecimy. Dobra, słuchajcie, czekajcie, usiądę sobie. Dobra, będzie git, nie? Proszę bardzo, jaki cudowny kadr. Słuchajcie, ja mam do tego telefonu, pamiętam, że kiedyś jak nagrywałem właśnie z fona. Przepraszam was za przebarwienie na biurku, no ale kurde, komu tu leżała podkładka przez tyle czasu, że moja twarz jest raczej tutaj niepotrzebna za bardzo. Raczej chcę, żebyście widzieli i mieli pewność, że robię to wszystko na telefonie, więc jeszcze znajdę tylko swoje piórko magnetyczne. A miałem takowe, bo je kupowałem specjalnie do odcinka. Kiedyś, tam próbowałem wycofać marchewką, próbowałem wycofać wieloma rzeczami. Lecę po piórko i zasuwamy z rysowaniem. Jezu, trzymajcie kciuki, że dam radę, w ogóle bo mogą być jaja. Ja takie rzeczy raczej mam w biurze, a nie w chacie, no ale dobra. Coś mam. Jak widzicie, dzisiaj nie rysujemy marchewką, nie rysujemy cytryną, ani niczym. Mam takie piórko magnetyczne z taką końcóweczką plastikową, więc tym będziemy sobie dzisiaj działać i tym będziemy się starali się stworzyć jakąś piękną pracę w Ibis Paint X-ie. Jeju, czy ten program można kupić, żeby nie było reklam? Ja sobie zacznę tak luźno, totalnie luźno szkicować. Jest dość precyzyjne i powiem wam, że to, że sobie można to przybliżać w każdym momencie z waszej pracy, to jest akurat super opcja, nie? Ja z tego troszkę powodu też się zastanawiałem przez jakiś czas nad zakupem iPada Pro, żeby sprawdzić sobie Procreate'a w końcu, prawda? Więc kurczę, no może jeszcze nadejdzie taki czas, że sobie sprawdzimy Procreate'a w takich normalnych warunkach, nie? Zobaczymy, czy nadejdzie ten temat. A na razie skupmy się na Ibis Paint'cie i tutaj na rysowaniu, oczywiście na tej pracy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o samą dynię, no to raczej taki klasyczek, nie? Zrobimy sobie taki piękny tutaj wyrżnięty kształt. No, to raczej będzie w bardzo prostym stylu. Ci, co mnie nie znają, witam was serdecznie. Siemanko, jestem tutaj... O, wyobraźcie sobie, że ten ślimak do was gada, dobra? O, cześć. Ci, co mnie nie znają, generalnie to zajmuję się bardzo prostym rysowaniem takich właśnie kreskówkowych. No, nie, to jest bez sensu. Takich kreskówkowych rzeczy, więc tego się po mnie spodziewajcie tutaj w tym odcinku. Aczkolwiek spróbuję to zrobić najlepiej jak potrafię i zobaczymy, czy realnie uda nam się ocenić ten program, czy jest po prostu dobry, prawda? Naprawdę intuicyjny jest ten program. W sensie, już kiedyś na nim raz pracowałem, ale to wiecie, to było raz i dawno i nieprawda. Więc ja tutaj za dużo nie pamiętam, to nie jest tak, że nagle jestem wow, wiem wszystko, kurczę, panie Łukaszu, przecież to robiłeś. Widziałem taką postać Stitcha, która wystawała z dyni i nie ukrywam, że troszkę się tutaj przyinspirujemy. Dlatego będą trzy paluszki, cyk, cyk, cyk. To nie ukrywam, oczywiście, ja zawsze jestem otwarty i on tak słodko wystawał. Tak samo widziałem takiego Paga, czyli to jest mops. Widziałem mopsa, który wystawał tak fajnie z dyni. Taki mały, mały mopsik właśnie słodki. I on też miał takie łapki, więc kurczę, wykorzystajmy to i zróbmy coś fajnego. Okej, to jest pierwsza część, teraz będzie tu druga część, czyli cyk, cyk. Okej, mamy dwie części naszego wystającego już elementu. I teraz tak, myślę, że tak, możemy zrobić wielki kaptur, czyli cyk, cyk, okej. Tu będzie szedł kaptur, dobrze. I teraz tu w środku, w kapturze musi być moja postać, prawda? Więc zróbmy ten kaptur jakoś tak, okej. Powiem tak, możemy sobie zrobić nosek słodki, ok. Jedno oko duże, porządeczku. Teraz drugie oko tutaj, ok. Teraz, oczywiście, że robimy sobie tutaj z wnęką. Teraz tak, jeżeli chodzi o buzię, ja bym tutaj nie kombinował. O nie, pobrał mi kolor. O, jak się przytrzymuje, zobaczcie, to pobiera wam kolor, ale super opcja. No i zważając na to, że teraz są troszkę inne ułożenie włosów, to zrobimy sobie takim wcięcie tutaj lekkie, cyk, cyk. No i oczywiście moje włosy zaczesane do tyłu są teraz, więc robimy raz, dwa, trzy, okej. I tam powiedzmy zrobimy coś takiego, raz, dwa, trzy, cyk, 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 bo tak teraz mniej więcej wygląda, po prostu mam przylizane, więc tego aż tak nie widać, okej. No i teraz tylko w porządku dodać jakiś, kurczę, kształt wiodący, czyli robimy sobie jakąś czapkę. Dobrze, powiedzmy, że mamy to.
Wykorzystując ten sam pędzel możemy zrobić w podobnym stylu, powiedzmy, że nietoperka, czyli weźmy sobie tutaj raz, dwa, okej. Drugi okrąg na oko, cyk, cyk, dobrze. Zarysowujemy sobie buźkę, niech on będzie taki futerkowaty właśnie, taki słodki. Ale na etapie szkicu możemy sobie przyświrować delikatnie, może być nierówny, okej? Okay? Umówmy się. Ej, na razie naprawdę przyjemny jest ten program. W sensie bałem się, że może nie będzie, kurczę, spełniał swojej roli, ale naprawdę, naprawdę jest git. I dwie nóżki, dobra, mamy. Jest nietoperek. Dobra, dodajmy coś z tej strony. Może na przykład duszki, nie? Jakiekolwiek duszki, słuchajcie. Teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, okej. Kółeczko, no i tak chamsko, po prostu uśmiechnięty duszek. O, perfekcyjny. I właśnie chyba zaczyna nam zachodzić troszkę za bardzo, ale to nic, to nic. Dobra, robimy takiego puchacza. Raz, dwa, trzy, cztery, okej, okej. Mamy dobrą bazę w każdym razie. Weźmy taką buźkę, jak ma nasz nietoperz, więc... dosłownie coś takiego, cyk. Oczywiście ząbki, raz, dwa. No i tutaj będzie jęzor, bo to jest kot, więc... No jak kot bez jęzora na wierzchu? I tu możemy zrobić bardziej przymrużone oczy, takie okrągłe. Będzie taki głupkowaty delikatnie, oczywiście. I teraz ja bym oczywiście to wyciął, pejstował. I teraz możemy go sobie trochę przesunąć i cisnąć bardziej go za dynię. Cyk, cyk. No tak, że ten kot na przykład wygląda... jakby był zmutowany, ale nie o to chodzi, okej? Okay? To nie o to chodzi. Dajcie mi teraz chwilę, ja się tym zajmę i przelinartuję sobie to, pokoloruję i może do was wrócę w trakcie, a jak nie, to wrócę do was, jak już będę miał gotowy, skończony, mam nadzieję, sfinalizowany rysunek, ale na tę chwilę jest naprawdę, naprawdę przyjemnie. Nie spodziewałem się, że będzie aż tak przyjemnie. Zobaczmy sobie tylko jeszcze, czy ja mogę szybko zmienić opacity tego. 30 parę procent, teraz tutaj też 30 parę procent. Te dwie chcę usunąć, czyli kosz, kosz, trójeczkę i zobaczcie, mogę sobie w pełni to lineartować. Ej, dobra, naprawdę, naprawdę, naprawdę przyjemna do pracy apka, więc ja się teraz tym zajmę i co? Zaraz do was wracam, jak będę miał to skończone. Wow, mega. Siema, słuchajcie, jak macie jakieś apki, które mogę jeszcze przetestować, piszcie w komentarzu i od razu mówię. Miałem na wierzchu Pinteresta i był tam taki słodki nietoperek, na którym się delikatnie wzorowałem, bo tak się wpisywał w moją stylistykę, ale tak się wkręciłem, że jest no niesamowicie podobny do tego artysty z Pinteresta, więc od razu mówię, przepraszam, no jest jawnie, jawnie, praktycznie zwinięty. Oczywiście w moim stylu, ale niemalże jeden do jednego, więc od razu o tym mówię, otwarte karty. Nie jest to mój pomysł na tego nietoperza. Dobra, powiem wam tak, jeju. Trochę to zajęło mi czasu i strasznie, zobaczcie, ja się naprawdę starałem, żeby te linie były proste, ale czasem rysując, albo mi to piórko nie dociskało, ono jest strasznie, strasznie latające, więc może to jest problem tego, aczkolwiek palcem byłoby mi jeszcze trudniej. Kurczę, czasami strasznie wobbly te linie wychodziły, nie? Ja tutaj też taki rysuneczek bardzo, bardzo prosty zrobiłem, nie ukrywajmy. Czasem jak rysowałem i przeciągnąłem za daleko i dotknąłem, nie daj Boże, gdzieś palcem w inne miejsce, to mi oczywiście usuwało całą linię. Szkoda, bo strasznie irytujący proces, ale poza tym na razie jest super, bardzo przyjemnie. I zobaczcie, liner mamy właściwie gotowy. Nie chcę ich, nie chcę was. No nie chcę was. Dobrze, mamy bucket. Wow. Dobra, za to ogromny plus. Dobra, trzymajcie kciuki, że sprawnie pójdzie. Ja zaraz do was wrócę, jak będę miał to skończone. Podziwiam was niesamowicie za to, że tworzycie takie wspaniałe i fenomenalne prace na telefonie. No, u mnie powiedzmy, że tak jak miałem to, dopóki to miałem na ekranie telefonu, było wszystko w porządku. Jak potem pokazałem sobie to na większym, to... no teraz w postprodukcji widzę, ile tu jest niedoskonałości, ale mam nadzieję, że tak czy tak wam się podoba moja próba. I co? Narzędzie z wypełnianiem naprawdę, naprawdę na propsie i sam program zrobił na mnie duże wrażenie. Powiem wam, że naprawdę bardzo małą kontrolę mam nad tym. Jak widzicie, ten duszek tutaj jest po prostu pocieniowany tak dramatycznie. Tutaj jakieś plamki na rękach i tak dalej. To by trzeba było wszystko powymazywać jeszcze oczywiście i tak dalej, ale powiem wam tak. Ogólnie program oceniam naprawdę, naprawdę bardzo dobrze. Zobaczcie, że ja właściwie od razu do niego wlazłem i ogarniam, co tu jest 5, więc to jest naprawdę, naprawdę duży plus dla niego. I już rozumiem, dlaczego tak dużo z was w nim po prostu tworzy, bo jest bardzo, bardzo przyjemny. Nie ukrywam, że jest niesamowicie przyjemny do pracy, więc dobrze, jest nasza praca. Wchodzimy w naszą pracę wspaniałą, select. Jak ciul, że mamy cały proces. Nie, no dobra, ja nie wierzę, że są takie rzeczy w tym programie, zobaczcie. Oj, 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 jak jest przejaskrawiony, tak pod kątem muszę mu pokazać. Jak ja tu będę Draw My Life'a chyba robił, kurczę, niedługo. Ej, to jest naprawdę super opcja, to, że to jest dodane. O!
O mój Boże. Ta opcja za to naprawdę po piątny, po szóstny, po piętnastny klap ode mnie. Dobra, już nie będę świrował z kadrem. Słuchajcie, zrobimy sobie tak. Mam nadzieję, że jest ostro. To dzisiaj udało nam się zrobić z Ibis Paint X-em na telefonie. Mam nadzieję, że wam się podoba. I słuchajcie, jeżeli chcecie więcej materiałów z grafik versus telefon, z Ibis Paint albo z jakiegokolwiek innego programu, piszcie mi w komentarzach. Dzień dobry, proszę bardzo. Tak to właśnie się prezentuje. Cyk. Mam nadzieję, że wam się podoba, słuchajcie. Wyostrz mi proszę na tym, halo. Tyle mi się udało dzisiaj zrobić w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobało i co? Apce daje mocne 9 na 10, naprawdę przyjemne rysowanie. I taka siermiężność wychodzi z mojej strony, bo po prostu raz, że tym się dziwnie pracuje, dwa, że ten ekranik jest maciupeńki i dla mnie jest po prostu to dziwne i niewygodne, aczkolwiek naprawdę, naprawdę polecam i już... Dobra, nie przedłużając, dziękuję za oglądanie, dołącz do ekipy, jest na sprawie 137 tysięcy, lecimy po 150 koła. Jak dołączyłeś bądź dołączyłaś, to sprawdzaj niedługo nowe materiały, bo średnio co 2 dni na tym kanale są ciekawe filmy. Dzięki, widzimy się już niedługo. Cześć!